Młody, przepędziłeś mi zwierzynę, na którą polowałem, co to ma być? Kim jesteś? Przepraszam cię, nie! Ja nie chciałem jej wygonić, ja tylko uciekałem przed wyklętymi. Przed kim uciekałeś? Przed wyklętymi. Tacy czerwoni w czerwonych zbrojach? Tak, zaatakowali wioskę. Zabili Zgretka. Dalej biegną za tobą, czy zgubiłeś ich? Nie wiem, czy ich zgubiłem, ale wiem, że jeszcze kilka kilometrów temu mnie gonili. Boże... To ja obudziłem Herobrine'a. Boże, co ja zrobiłem? Nie dość, że mi przepędziłeś zwierzynę, to jeszcze ściągasz na mnie tarapaty. Idź sobie stąd. Nie, ej, poczekaj. Nie. Ej, mogę się stąd zabrać, nie mam ani jedzenia. Okradli mnie przed tym, jak mnie zaatakowali. Proszę. Nie mogę, kurczę, ci nic nie dać, trzymaj. Muszę okazać pomoc potrzebującym. Dziękuję. Ale ze mną już nie idziesz dalej. Już ze mną dalej nie idziesz, ja mam własne kłopoty i ty jeszcze na mnie chcesz ściągnąć czerwonych. Nie, ja się nie dam, okej? Okay? Jesteś jedyną moją pomocą, która może być teraz. Nie. Tak, proszę cię. Teraz ja jeszcze mam kłopot, bo... O, świnia. Nie, proszę cię, nie zmieniaj tematu, bardzo cię potrzebuję. Dobra, masz szczęście, że znalazł mi się obiad, bo jeśli bym wrócił głodny do domu, bez żadnego jedzenia, to normalnie zjadłbym ciebie, mimo że jesteś rudy i... Ale bym musiał, twoje włosy w moje zęby się zachęcać. Dobra, nie. Gdzie idziemy? Masz jakiś dom? Nie idziemy, tylko ja idę sam, okej? Co to? Przepraszam, mogę iść to? Fakt, tutaj leży, chodź szybko, pomóż mi, dawaj, rozwalaj tego dirta, tutaj leży jakiś człowiek. Szybko, gdzie ty jesteś, rudy? Nie uciekaj, dawaj, rozwalaj dirta. Trzeba mu pomóc, kurde, przygniosło mu to nogę. Nie widzisz potrzebującego, ja ci pomogłem, kurcze. Pomoc. Czekaj, jeszcze go osućmy. Halo, człowieku, żyjesz? Umarłem. Nie dość, że rudy z kolegą, to jeszcze gadający żółw. Boże. Nie, ja nie jestem kolegą, przecież... Nie. No, ja go zaraz zakopię, skoro on mówi, że jestem kolegą rudego, kurczę. Nie, ja tak się nie bawię. Pomóż. Nie mogę go tak zostawić. No nie, co? Stary, ty też zaatakowali? Nie wiem, nic nie pamiętam. Dobra, niech oni sami obudź się zajmą. Obudź się. Ale przecież rudy sam nie pomoże. Kurczę, ranny i rudy, no ale mi się trafiło, dobra, pomóż, słuchajcie, pomogę wam, ale później spadam stąd, okej? Okay? I później już się nie widzimy i nasze, na pewno z tobą, bo jeszcze jego może z... Nogi bolą. Dobra, dobra, słuchaj, rudy. Nie płacz, tylko że jesteś rudy, bo ty już od urodzenia na to jesteś skazany, słuchaj. Idziemy szybko zebrać jakieś drewno i narzędzie, ponieważ musimy go szybko tutaj... Jeszcze noc się zbliża. Okej, kolego, słuchaj. Zaraz tu wrócimy. Musisz się trzymać. Trzymaj jeszcze picie i steaki, okej? Okay? Dobra, tylko Rudy, szybko, chodź, biegniemy. Szybko, Rudy. Nie możemy go tak zostawiać. Jest środek nocy, prawie środek nocy. Nie możemy go zostawiać. Co ty teraz? Jeszcze nam zginie i co będzie? Masz rację w sumie. Dobra, wracaj do niego, ja sam zetnę tutaj wszystko. Okej? Okay. Mam pomysł. Jak w tym czasie, gdy ja pójdę po kobla, Ty szybko weź, zetnij troszkę drzewa, żebyśmy mogli tutaj rozpalić jakieś ognisko przynajmniej, bo nie damy sobie okay, rady. Okay. Czekaj, okay, jeszcze dobra. Tutaj dam crafting table, ale mi się kurde trafiło. Dlaczego rudy i ranny? No super, no nie. Oj tam nie marć, bardzo się cieszę, że będę z tobą mógł tak dużo czasu przebywać. Bardzo się naprawdę... Nie bardzo dużo czasu, bo ja zamierzam stąd spadać. Nie, jak to? Już chyba nas tak nie zostawisz na pastwę. No przecież ja będę musiał... No właśnie o to chodzi, że popatrz, jakie ty jesteś malutki, przecież ja bym musiał się tobą zaopiekować jak własnym synkiem. Nie chcę być mamą, nie mam przede wszystkim mleka nie daję. Ile ty spokojnie, w ogóle masz już lat? Mam no właśnie, chciałem ci powiedzieć, że już jestem bardzo dorosłym człowiekiem. No i... Około 40 już nie wiem ile mam. Co? Nie wierzę. 40 to wiesz, człowieka. 40 lat to możesz mieć na psie lata chyba. Rudy! Słucham ciebie, co się z tobą dzieje? Pomóż mi wstać. Wiesz? Dobra. No, dziękuję. No, ciężki jesteś. Naprawdę jesteś ciężki. Jak masz na imię? Jak cię zwą? Nie wiem. Kojarzy mi się tylko Wolnar. Nic nie pamiętam. Nie wiem, jak się tu znalazłem. Jak to nic nie wiesz? Ja pierdolę.
Kacprze. No nie wiem. A jeżeli on jest jednym z tych czerwonych? Przecież ty nie też masz czerwone włosy, Rudy. Ja nie, nie, musisz mu wierzyć, zabili kim jesteś? Przyjaciela. Nie, cicho bądź, kim jesteś? Mówię, nic nie pamiętam. Nie wiem. Będziemy musieli go chyba do klatki złapać czy coś, bo... Nie, proszę. Dobra, pytanie, co zrobię? Nic nie zrobię. Zrobię prowizoryczny dom dla niego? Prowizoryczny dom. Dobra, wskakuj. Wolnar, czy jak tam cię zrobić? Zebrałeś drewno, Rudy? Co, Rudy, są rozpalcie ogień, zimno mi. Jak ty się, Rudy, utrzymywałeś przed plagą Herobrine? Ja jestem drwalem, muszę ci powiedzieć. To czemu nie zebrałeś drewna, czemu ja to robię? Żółwiu, może na litość brał, że jest Rudy. Bez bo dla mnie jest bardzo ważne zdrowie innego człowieka. Słuchaj, tam wiem, jak to, co to znaczy. Kiedyś go obetniemy i zobaczymy, jakie mu włosy wyrosną, bo... Co? Może on... To, co ja tam on udaje, że jest Rudy. Dobrze, jak tylko wyzdrowieje. Okej. Okay. No nie. Jeśli wyzdrowiejesz, bo kurczę, wyglądasz jakbyś miał zaraz umrzeć. Kurczę, nogi jak się robi ognisko? Widzisz? Patrz, nogi mi spłaszczyło. Dobra, Rudy, zaraz będzie... Daj coś pod plecy. Zrobię ognisko. Rudy, na nic się nie przydałeś, przynajmniej daj mu coś pod plecy, bo nam umrze zaraz. Jak to? Patrz, już mam piękne oparcie, lepsze niż w moim domu po prostu. A masz jeszcze tutaj? Będzie ci tak wygodnie jak na kanapie. Z tego drewna nie da się zrobić ogniska. Żółwiu, jak to? Zwracam. Dobra, słuchajcie. Ja wyruszam w podróż, wrócę z ranka. Trzymaj mój miecz. Umiesz się nim posługiwać, czy... Dziękuję, że mi ufasz, naprawdę ci dziękuję. Nie, nie ufam ci. Mam jeszcze łuk, w którym mogę cię w każdej chwili udusić albo strzelić strzałę w twój łeb. Ale musisz go obronić. Pamiętaj, wrócę z rana. Będę dzielny. Jakby coś się stało, to słuchaj. To wina Rudego. To słuchaj, zgul ten łeb, ponieważ kurczę, nie wyglądasz nie, w niej fajnie. Nie, okay. Wszyscy, no taka rada, jak mi się coś stanie, no i kurczę, chciałem być miły. Bo, a, dobra, nie wiadomo włosy. Co się stanie, a to są moje włosy, proszę ich nie obrażać. Dobrze. Rudy, nie zostawiaj. Dobrze, spokojnie, jestem przy tobie. Mam deski, będziemy mogli rozpalić ognisko. Co tak krapie? Żółwiu, to ty... Weź go obudź. Czemu śpisz? Miałeś go bronić, miałeś czuwać tutaj nad całą osadą, a czemu śpisz? Czuwam. Cały czas. Dobra. Spokojnie. Dobra. Nie denerwuj się tylko. Zaraz rozpalimy ognisko. Krapie jak jakiś ork, ja bym mu nie ufał. Henry, nawet pochrapać się nie można. Myślałem, że w lesie coś tą samowolka, a tutaj okay. Nie. Okej, okay, rozpalamy ognisko. Idlu. A teraz pozwólcie, że sobie rozpoczniemy. Rudy, znasz jakąś piosenkę? No wiesz, w sumie kiedyś razem z całą osadą Rudych, jak jeszcze przed moją wyprowadzką, śpiewaliśmy wszyscy Jesienny deszcz. Znasz może bardzo znany hit? No to zaśpiewajmy. Deszcz, jesienny deszcz, smutnie pieśni gra. Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Niech po błocie w dal, w zapłakany świat. Przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów. Ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Jesteście ciekaw, co będzie dalej? Zastanawiacie się, kim tak naprawdę jest uratowany przez Jasia i Rombola człowiek? Jeśli tak, to nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybować wszystkie trzy kanały bohaterów tej opowieści, ponieważ już niebawem nastąpi kontynuacja niezwykłych przygód Terefere. Oczekujcie!